Cześć Boże, dzień dobry, dobry wieczór. Ksiądz Mariusz, kapelan Hospicium. Witam Was w naszym cotygodniowym cyklu Spotkanie ze Słowem. Bardzo się cieszę, że jesteście. Przed nami rozważania czytań z 33. Niedzieli zwykłej roku B. Zapraszam do odcinka. Na pytanie postawione w tytule dzisiejszego odcinka Kiedy będzie koniec świata? Jezus w Ewangelii odpowiada konkretnie, dobitnie i myślę ostatecznie Nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko Ojciec. Skąd w nas, skąd w tak wielu osobach ciekawość końca świata, jego terminu przynajmniej przybliżonego? No i dlaczego każda epoka ma tak wielu wieszczów, Którzy ogłaszają rychły Armagedon? Odpowiedź na pierwsze pytanie, myślę, jest prosta, bo to pytanie o koniec świata w jakiś sposób zastępuje nam zmierzenie się z prawdą o naszej rzeczywistości, o tym, że umieramy, że jesteśmy śmiertelni, o tym, że doświadczamy cierpienia, czasem cierpienia niewinnego. Wobec tej prawdy o egzystencji naszego życia. Wobec tej prawdy, która nie jest wygodna, która jest skandaliczna, która jest wręcz gorsząca, to to pytanie o koniec świata wydaje się takim zastępczym, takim pytaniem, które też przynosi w jakiś sposób odpowiedź na nasze pragnienie, żeby jakoś zracjonalizować to. Co wydaje się nieracjonalne, właśnie śmierć i cierpienie. A skoro jest popyt, no to pojawia się i podaż, no bo przecież nasza pycha chce nas stawiać w miejsce Boga, chcemy zajrzeć, można by powiedzieć, w tę wiedzę czy mądrość Boga, chcemy stawić się trochę na miejscu Boga, chcemy pokazać, no, znamy Boga. No i tak wielu jest tych, którzy ciągle ogłaszają rychły Armagedon. Niestety no, to nic nie przynosi, nic nie przynosi w nasze życie co najwyżej strach, lęk, obawę. O czym jest dzisiejsze słowo, zanim sobie o tym powiemy. warto zobaczyć na to swoje życie właśnie z tej perspektywy końca, bo przyjdzie ten dzień, kiedy słońce zaćmi się dla mnie. Przyjdzie dzień mojej śmierci, licząc średnią długość życia, no to za jakieś 30 parę do 40 lat maksymalnie. Więc ten mój prywatny koniec świata nie jest aż tak odległy. Każdy wie, ile ma lat, i każdy mniej więcej wie, ile maksymalnie może mu zostało. No więc, co by było, gdybyś się dowiedział, że za rok o tej porze dokładnie będzie koniec świata? Albo inaczej postawmy pytanie, co by było, gdybyś się dowiedział, że za rok o tej porze dokładnie tego dnia umrzesz, że został ci równo rok? Co byś zrobił? Można by powiedzieć, dwie skrajne postawy. Pierwsza, robię to wszystko, na co do tej pory nie miałem, nie wiem, czasu, a co jest moim pragnieniem. Próbuję rzeczywiście, nie wiem, podróżować, no, robić takie rzeczy, których do tej pory nie robiłem, no bo pracowałem, bo musiałem e, wypełniać swoje obowiązki, obowiązki stanu. Został mi rok, więc nie przejmuję się niczym i robię to, na co miałem ochotę, albo to, co myślę, że mnie uszczęśliwi. No i oczywiście druga postawa. No to teraz zacznę się wreszcie więcej modlić, zacznę pokutować, zacznę czynić więcej miłosierdzia, bo może jest szansa, że za ten rok zasłużę sobie na tą nagrodę i na miłość Boga. No a pytanie jest takie, co robi chrześcijanin właśnie w obliczu tego, że został mu rok, tydzień, pięć lat życia? Chrześcijanin nie robi nic, Ponad to, co do tej pory robił, nie zmienia zupełnie swojego życia. Dlaczego? No, dlatego, że jeśli chrześcijanin jest chrześcijanin, to jest ten, który wszedł na drogę nawrócenia. Jeśli chrześcijanin, to jest ten, który pozwala żyć w sobie Jezusowi Chrystusowi, który otwiera się na łaskę Ducha Świętego, który ma doświadczenie wspólnoty, która widzi zwycięstwa Jezusa Chrystusa w jego życiu, no to. Nie robi naprawdę nic więcej. On żyje tą nadzieją, którą już się napełnia. On żyje w wolności, pokoju i miłości, które jest jego doświadczeniem właśnie przez to, że wchodzi w tą tajemnicę paschalną Jezusa Chrystusa. No i teraz jest pytanie, na ile ja dzisiaj jestem chrześcijaninem? Nie z metryki, z nazwy, z mojej deklaracji, tylko na ile ja faktycznie tak żyję, że. Ta zbliżająca się śmierć, wręcz no, ten koniec świata, mój osobisty, mnie przeraża, paraliżuje, e, a może po prostu jest y, tą perspektywą owocowania w pełni w Jezusie Chrystusie. Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi o tym, że mamy się od figowca uczyć przez podobieństwo. Kiedy zmieniają się pory roku, figowiec nie robi nic poza to, co robił. Napełnia się sokami, wypuszcza pędy, żeby w końcu wydać owoce. No i tak jest życie chrześcijanina. Tym sokiem dla nas jest Słowo Boże, jest Jezus Chrystus. Tym sokiem życiodajnym dla nas jest to źródło tryskające ku życiu wiecznemu. Jeśli napełniamy się Chrystusem, jeśli pozwalamy Słowu rzeczywiście w nas być, no to w końcu wypuścimy pędy i wydamy owoce. To nasze życie jest tym życiem, które cieszy się z nadchodzącego lata, ze żniw, no właśnie z tego końca, bo to jest życie w pokoju, to jest życie w nadziei. I o tym dzisiaj mówi Słowo Boże. Słowo Boże jest dzisiaj pełne nadziei. List do Hebrajczyków nam przypomina: że grzechy zostały zgładzone ofiarą Jezusa Chrystusa. Mój grzech jest zwyciężony, mam odkupienie, mam życie. To, co do tej pory odbierało mi życie, to życie prawdziwe, jest zniszczone, zwyciężone przez Jezusa Chrystusa. Więc moje życie jest życiem tego, kto jest w miłości. Moje życie jest życiem tego, który jest zapisany w Księdze Życia. Przez chrzest, który się uobecnia, realizuje cały czas w moim życiu. Jeśli ja oczywiście na to pozwalam i tego chcę. Jeśli jestem zapisany w Księdze Życia, to mam tą nadzieję wstania. Moje ciało będzie spoczywać bezpiecznie, bo Bóg nie zostawi w krainie zmarłych mnie, ale mnie stamtąd wyciągnie. Przyjdzie ten dzień, kiedy wstanę, kiedy będę mógł żyć wiecznie. Jeśli naprawdę żyję jak chrześcijanin, to dzisiejsze słowo jest tym słowem, które się wypełnia w moim życiu, które przynosi na nowo jeszcze głębszy pokój. Nie czeka mnie śmierć i ten koniec świata nie jest zwiastunem czegoś niszczącego, ale przypomina, że Bóg jest odpowiedzią. Na te wszystkie rzeczy, których ja dzisiaj nie rozumiem, na zło, na cierpienie, na cierpienie niewinnych, na moją śmierć, że on odpowiada bardzo konkretnie przez swojego syna Jezusa Chrystusa, który jest obecny. Właśnie w całej mojej historii, że moja historia, która może jest niedoskonała, że w tej historii Bóg ze mną rozmawia i że on mnie prowadzi, prowadzi do siebie. Można by powiedzieć, że życie chrześcijanina to jest życie, w którym ten dzisiejszy psalm, który jest w liturgii, jest wyśpiewywany przez fakty życia chrześcijanina, przez wszystkie moje czyny, przez to wszystko, co robię, przez to, jak żyję. Jestem zwołany z czterech krańców świata, bo jestem w kościele, a kościół to jest eklezja, czyli zwołanie. Właśnie przez Aniołów Boga, przez Jego Kościół jestem zaproszony. Pan Bóg przychodzi, żeby nas zapewnić, że jest większy od wszystkiego tego, co się wydaje potęgą tego świata. Co niejednokrotnie przynosi ucisk, cierpienie, prześladowanie, że Bóg jest zwycięzcą i że ja mam udział w tym zwycięstwie, że moje życie, wreszcie, mimo tego, że czeka mnie śmierć, ma sens i że ten sens jest wypełniony jego darmową miłością wobec mnie: napełniać się sokami, żyć w Jezusie Chrystusie. W kościele, w jego wspólnocie, mieć to doświadczenie słowa, które oświetla moją historię, tego, że Bóg do mnie mówi, a Jego słowo jest wieczne. Przyjmowanie tego słowa to jest ta droga, która pozwala patrzeć na życie nie ze stoickim spokojem, bo nie chodzi tu o jakiś stoicyzm i o odcięcie się od tego, co mnie czeka, ale spokojem. Który przynosi z martwych stały Jezus Chrystus. Można by powiedzieć, że jeśli napełniam się sokami, to nieustannie Chrystus wypowiada to słowo, które mówił przychodząc do apostołów zamkniętych w wieczerniku: Pokój wam, pokój tobie, ten pokój, który przynosi zwycięzca śmierci, ten pokój, który sprawia, że dzisiaj słuchając tego słowa, Mam sobie nadzieję i radość, a nie strach czy przerażenie. Bardzo się cieszę, że jesteście. W adwencie będziemy poznawać szeroko pojętą rodzinę Jezusa Chrystusa. Każdego dnia od poniedziałku do piątku będą krótkie odcinki o Izraelu, o Żydach, szczególnie z czasów Jezusa, o tym w jakich okolicznościach. Narodził się Mesjasz. Życzę wam dobrej błogosławionej niedzieli. Życzę wam tego czasu radości, tego czasu, który też przez zatrzymanie ma nam przypomnieć, nasze życie jest w rękach Boga, tego doświadczenia, że z martwych stały, przychodzi, żeby wnosić pokój do twojego serca. Życzę naprawdę pięknego dnia i dobrego tygodnia. Niech was Pan Bóg błogosławi Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia za tydzień. Z Bogiem.